Halo, halo, witam serdecznie w 51. już odcinku z serii Avatar Frontiers of Pandora. Po raz kolejny ciśniemy w DLC pierwsze. A w dzisiejszym materiale zobaczymy kolejną misję. Zadanie jest to Szak Mistrza. Czyli są to jakieś kolejne zawody, tym razem w domu łucznika. Zobaczymy, na czym będą one polegały. Z kim ja mam się porozumieć? Są bohaterką, no witam. Są bohaterem. I'm glad to see you are taking part in the great games, Ma'elan. The finest warriors and riders are all here. At last, it has been too long. I'm glad to be here, like the Sarentu before me. And there is nobody better among you. Will you compete as well? I always thought my first games would be with Zomi. Are these challenges on Ikran? No. Not these ones. It is just too soon for me. My spirit is not yet ready to soar without her. But next time, you will see nothing but my heels. I look forward to it. As a boy, I would ask the Elder Hunters to tell me stories of each challenge over and over until I knew them all by heart. Head to the cluster of stone pillars and prepare for a treacherous climb with only the wind to catch you. Ah, so I can't call for my Ikran? If you do, you will surrender the race. The real trick is never falling. I will meet you at the first challenge. No dobra, czy nie mogę Ikrana wzywać? To może być trochę cięższe. Idź na start pierwszego wyzwania. W takim razie zobaczmy zdania. Szak Mistrza, 3,8 km. Pokaż na mapie. No to nie ziemi twórcy wysyłają na jakieś całkowicie nowe regiony. Dałoby radę się jeszcze jakoś szybciej teleportować. Szybsze miejsce, przynajmniej tędy. To znaczy, rozumiem, że mogę wykorzystać Ikrana, żeby tam dotrzeć, tak? Tylko jak już będę na miejscu, to nie mogę z niego korzystać. Dobra, to spróbujmy. Jakieś bardzo północne tereny. Czy coś by było jeszcze po drodze? Raczej wątpię. Pewnie będzie to jakiś bardziej otwarty, pusty świat. Znając życie, znając to, co do tej pory widziałem w tytule. W sumie już te tereny mniej więcej też sprawdzałem, jeżeli dobrze pamiętam. Ale po drodze nie było niestety żadnych interesujących, nie wiem, albo baz wrogów, żeby je przejąć, albo jakichś, nie wiem, innych naszych miast. Więc ja tak prosto. Czyli pewnie tam na jakieś najwyższe góry trzeba będzie się przedostać. Pewnie będzie rzeczywiście jakiś szak charakterystyczny. Jak to się na mapie prezentuje? No ta, nawet w sumie nie widać. Czy na górze, czy na dole? Pewnie na dole zaczniemy. A na sam szczyt trzeba będzie się dostać. Rzeczywiście są jakieś znaki na samej górze, dosłownie. Dobra, porozmawiaj z bohaterem. A, jest namiot startowy. Jasne. No z tym mamy rozmawiać. To jest jedyna możliwość. Nie, już nie będę przyrządzał. Tak, chciałem zobaczyć, jakie są możliwości. Przyrządź. Nie, nic typowo. Muszę rozpocząć zadanie i tyle. Koleś, gdzie ty jesteś? No witam. There you are. This challenge is a test of your climbing skills. I seem to remember they needed some work when we met at the rookery. Don't be so quick to judge, Itu. You are the one who needs to be quick. Scale these stones following the course to the top, but only the fastest win. And remember, do not call your Ikran. Release the kites along the way to gain extra time.
It is high, but I think I'm ready. I wish you favorable winds, my Aelan. Zivako! Dobra, w takim razie postaram się jakkolwiek przebyć, chociaż to już moje drugie podejście. To czasami to jest tak nieoczywista ścieżka, że nie mam pojęcia, co to w ogóle chodzi. Dobra, czyli proszę bardzo, tak należy skręcić. Teraz tędy. No to już jest w miarę dobrze wszystko zaznaczone, że im wyżej, tym lepiej. Ale jest kilka miejsc tak nieoczywistych, że nawet nie wiem, czy za drugim razem uda mi się je znaleźć. Czyli teraz do góry, okej. Tak, za pomocą lian. Teraz skaczemy za pomocą double jumpa i w tym miejscu, gdzie należy w ogóle iść. To jest w ogóle tak nieoczywiste, że nie wiem. No, chyba tędy. Okej. Czyli można pomyśleć, że jakoś tutaj na dół, ale jednak nie, że trzeba po raz kolejny skręcać. Czasami to się tak, kurde, jednak rozwidla, że w sumie nie wiadomo, gdzie ja mam iść dalej. Jest chyba zawsze kilka opcji, czyli tutaj nic nie zrobimy, musimy główną ścieżką. Dobra, czas mam całkiem okej. Ostatnio miałem tu pół minuty, najgorzej. Może się jednak czasami mocno zgubić. No też może bardziej swobodny, spokojny fragment. Kilka jeszcze opcji, może tak warto było przejść. No, powinienem być już chyba jakoś blisko końca, come on. Jeszcze wyżej. Ja nie mogę, ta misja jest całkiem jednak ciężka. 40 sekund mamy. Come on. Warren, ale było blisko. No to w ostatniej chwili chyba zdążę. Jest meta? Tak jest, dobra. O rady, to próbowałem skręcić kilka razy. No dobra, w takim razie jedna sprawa załatwiona. No nie zawsze jest to takie oczywiste. A więc po raz kolejny zadanie, a to samo zadanie szak mistrza 3 km. Pokaż na mapie. Nie, to sobie pozwiedzamy cały świat. Dobra, teraz to ja ekrana wzywam od razu. Jak zadanie zostało załatwione. No i przy okazji zobaczmy, jak się jeszcze świat zaprezentuje. Jakieś tam widać w ogóle bazy. Całkiem spore, to pewnie należy do przeciwników. Może to będzie jakaś ostatnia lokacja w całej grze, jakiś final boss, znając życie. Bardzo rzadko jakoś widać właśnie podobne konstrukcje wrogów. W podstawce jakoś ładnie były te lokacje zaznaczone. No i o wiele częściej jeszcze występowały. Chyba były nawet jakieś skanery za pomocą tych laboratoriów. A w DLC, no, raczej nie ma podobnej możliwości. Dobra, czyli gdzie teraz trzeba będzie się wspinać? Jakoś na tamte szczyty?
raczej latające wyspy, kto wie. Innych gór w sumie nie widzę. A może tam na sam dół jakoś? Pewnie tak. Rzeczywiście jest jakaś baza naszych. Sztakowane skały. To jest ten? Tak jest? What took you so long? Wait, how do you do this every time? Sadly for you, it is time to test your speed and agility. That doesn't sound too hard. This race takes you on a winding path through the canyon. The elders told me of a past Na'vi champion so fast she was almost a blur. So, good luck, friend. Ma, czyli muszę jakieś punkty kontrolne zaliczyć? 3,5 minuty. Bardziej jakaś platformówka. Tym razem nie do góry, tylko na jednym poziomie wszystko się dzieje. Czyli co, jak spadnę do wody, to już zawaliłem? Nie wiem, jak to działa w sumie. Ciężko powiedzieć. To jest punkt kontrolny pod nami chyba. Kurde, nie mogę zejść na... O co wam chodzi, twórcy, teraz? Dobra, mamy sporo czasu. Tylko boję się do wody wskoczyć. Coś mi się wydaje, żeby twórcy zajęli jako porażkę. No i co? No i tyle. Idę do przepaści. Czyli co, zawaliłem już, czy jak? No nie w taki sposób. Kurde, ja nie mogę, ale to jest patologia, co się dzieje. Pod wodą, może jeszcze przepłynę. Jak na farcie. Dobra, jeszcze jeden punkt. W którą stronę? Ja mam wrażenie, że już w kółku biegam, dosłownie nie wiem. Czy ja by na pewno dobrze to rozwiązuję? O, okej, chyba tak. Już mam wrażenie, że się dwa razy zgubiłem przynajmniej. Daliśmy radę. See you for the next challenge at the floating mountains above the canyon. My friend. A, to powinno być jakoś w sumie chyba niedaleko. Zobaczmy, czyli zadania. Tak, pokaż na mapie i trochę jednak wyżej. Czyli znowu wzywamy sojusznika. No i znowu eksploracja świata. Jak tu się dostać? Po raz kolejny latające wyspy. Jak to zostało wytłumaczone w fabule? Czy to jest taka niska grawitacja, że potrafią się utrzymać na danej trajektorii? Raczej wątpię. To musi być jakaś magia. Inaczej się tego nie da wytłumaczyć. Dobra, i mamy jeszcze na szczycie coś. Bo gdzie ja ląduję?
Nie tak! Dobra już. Jak to trzeba przyfarcić? Jeszcze, żem nie zginął. Lądowanie w powietrzu, żem wykonał. Dobra, teraz lepiej. No witam. Ah! I thought you would never get here. Ready for your next challenge? I think so. You will need your bow for this test. Do not forget, to play with honor, you must not call your ikran. Instead, you will need a keen eye to hit the targets before time runs out. Doesn't sound too hard. That is the spirit. Do not think about the legendary Na'vi archers whose footsteps you follow in. I believe in you, Ma'elan. Czy co, misja polegająca na strzelaniu w ramach urozmaicenia, czy też będą wyścigi? Dire horse riding is art. I will not hear otherwise. Dobra, którędy teraz, tak? Trafiłem to? Chyba tak. Oj, nie wiem, czy ja tak wszystkie punkty zauważę szybko. Czy nie byłoby jakichś poukrywanych? Jeszcze 4. No i wystarczy. No dobra, to nie było aż takie ciężkie. Congratulations on competing in your first games. A true Sarantu champion. I wish we could have competed together, Itu. Be careful what you wish for, friend. Zome is here in our hearts, but we must not dwell in melancholy. For the games live again, and the clans are together. It is quite a moment. After all we've been through. And it is not over yet. You can retry any challenge. Keep your skills sharp, Ma'ela. Ale była mowa o jakichś pierwszych zadaniach. Może będą już jakieś kolejne rundy. Zaktualizowano śledzenie jakieś nowe. W takim razie, co my mamy? Zadania. O, to jakieś o wiele niższe poziomy są wymagane. Co się nagle wydarzyło? 17. Eksploracja. A nie, bo ja przełączyłem sobie na jakieś starsze. A, z wątku głównego nawet nie zwróciłem uwagi. Okej. Więc to było na tyle. Mamy jeszcze kolejną misję. Wszystko gra. Zobaczmy. Pokaż na mapie. Czyli po raz kolejny jakaś nowa lokalizacja. No to od razu zacznę siedzieć i przynajmniej się tam przeniosę. Mapa. Dobra, czyli z tej strony i potrzebuję jakiejś szybkiej podróży. No tak, zobaczmy na przykład. Musimy znaleźć jakąś bohaterkę w innym obozie. No nie wiem, czy to będzie jakieś szybkie zadanie, w takim razie całkiem możliwe. No do tej pory jakoś nie widzę wielu zawartości. Proszę bardzo, większość krainy udało mi się w sumie już sprawdzić. Jakieś kilka odcinków. Nie widzę jakichś bardziej interesujących kwestii. Jeszcze bardziej pobocznych, jakichś baz wrogów albo czegoś podobnego. Ta kraina jest przede wszystkim przez naszych opanowana. Nie ma żadnych baz wrogów czy też laboratoriów.
Więc wydaje mi się, że DLC może jednak wypaść całkiem prędko, zobaczymy. Więc proszę bardzo, mamy lokację. I przyszła pora na rozmowę. Hello again, stranger. Jakoś tędy. Gdzieś tu ma być bohater. Czy tam bohaterka? Nic nie widzę do tej pory. Może jeszcze tam na wzgórzu. A rzeczywiście. I'm hoping to revive a lost Sarentu tradition. A challenge. I hear you might enjoy that. A challenge? What kind? Will there be sparring? It's a great test of skills to prove one's worth. And shine light on skills we take for granted in public. It could be intimidating. Intimidating. You speak to a Zeswa. We tame the wind and laugh at the storm. Your contest does not scare me. How does it work? Well, the participants all show up and you compete in a challenge of your choosing. My own event for the games? Of course. I will make sure this great Sarentu tradition can live again. Tell people I will be ready for them. I will enjoy wrestling their faces into the dirt. I wonder who will be brave enough to compete. Znajduje się nad rzeką zagubionych w schronieniu mistrza. Czy ja muszę po prostu trójkę bohaterów jakkolwiek odnaleźć? Już jednego znalazłem. Tędy jest kolejny. Wszystko gra, to jest ta sama misja. No to po raz kolejny za pomocą teleportacji chyba wyjdzie najprędzej, chociaż w sumie niech będzie i tak całkiem podobne w sumie odległości. Come on, Temek. Idziemy na eksplorację świata po raz kolejny. Trzeba trójkę jakichś bohaterów znaleźć z różnych nacji, żeby wzięli udział w zadaniach, misjach. No do tej pory raczej dosyć proste są wszystkie zadania. Że należy tam z kimś porozmawiać, poeksplorować świat. Chyba jedno zadanie było dosyć trudniejsze z pobocznych, że jakieś tam bazy wrogów należy załatwić. Już jedno w sumie, jedna baza została załatwiona, ale jeszcze jest chyba kilka innych. To może być trochę trudniejsze zadanie. Dobra, w każdym razie proszę bardzo, kolejna lokacja. I chyba znowu czeka nas szybka rozmowa zakończona sukcesem. Kolejny obóz. No witam. You know Tukari well. Her eyes lit up at the mention of a contest. Now you, dear Tamu, will be our best competitor. What? No. What use will this be? I cannot compete. I build my kites. I tend the Zakru. We will say I cannot neglect my duties. Excuses, Tamu. We will dress you up. Make you look the part of a champion at least. You can do it, right? Come on. For Sarentu tradition? Sure. Anything to honor this great Sarentu tradition. Tradition in the making. Now come, Tamu. Let us discuss what contest Tukari might pick. Make sure Tamu's armor is extra sturdy, will you? Just to be safe. Tukari can... Okej, muszę jakiś napierśnik wykonać.
A który to jest? Dobra, jestem w tym miejscu trochę zgubiony. Czyli mamy zadanie, zrób na pierśnik kamizelka mistrza. A jeżeli tędy wchodzę, mamy na pierśniki, ale nie ma takiej kamizelki w ogóle. Jeśli już, to może na pierśnik z wielkich zawodów, ale nie mam odpowiednich statystyk na stan obecny. Czyli na razie nie mogę zrobić jakichś większych postępów z tym zadaniem. Ale pamiętam, że kiedyś miałem w sumie bardzo podobną misję. I chyba jakoś później udało mi się ten plan jakkolwiek uzyskać. Więc w sumie ciężka sprawa. A chyba będę musiał w takim razie zakończyć dzisiejszy odcinek. Może będzie to zadanie, które potrwa jednak trochę dłużej i... jakoś, nie wiem... w przyszłości pokażę wam kontynuację. Więc zobaczmy jeszcze zadania. Mamy jeszcze śpiące olbrzymy, to jest zadanie dosyć trudniejsze z tymi walkami, więc na razie chyba nie będę jeszcze go wykonywał. No i mamy misję główną, chyba na niej się będę jednak skupiał. Łamacz niebios. Oprócz tego więcej raczej nie zrobię. Dobra, więc w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek, zrobię nie za postępy, polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące materiały. No i w sumie tyle, ja się z tym żegnam, do jutra.